Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z Fear and Hunger Termina. Moi drodzy, cofnąłem się jeszcze raz do naszego kolegi. I tutaj, ja nie zauważyłem, że jest więcej opcji. Możemy obciąć mu głowę bez problemu. I tak zróbmy. Mamy piłę, więc tnijmy. Dobra, wziąłeś głowę leśnika jako trofeum. No i świetnie, nie ma główki. Ale ja was zostawiłem przy cliffhangerze. Mamy tutaj naszą piwnicę. Ja już wiem na pewno, że da się ją otworzyć, bo sprawdziłem wczoraj. Nie wchodziłem, ale wiem, że się da otworzyć. Więc sam jestem ciekaw, co znajdziemy w środku. Dobra, czy chcesz otworzyć łańcuchy za pomocą basement key? No, otwórzmy. Wiecie co, ja sobie zapiszę. Mamy tą głowę, to tym bardziej. W sumie miałem zapis teraz przed walką, więc... No, głupio byłoby ją powtarzać, chociaż naprawdę on jest dosyć łatwym bossem, bo w teorii da się go zabić w jedną rundę. Dobra, opuszczony domek. O, wódka, świetnie. 0,3 ammo. Trochę mięska. Ale co jeszcze znajdziemy w tym miejscu? No, nie pokazało co było. Tomato. Rotten meat. Wygląda na to, że ktoś po prostu wrzucił tutaj wszystko, co uznał za bezużyteczne. Po co w ogóle to przechowywać? Ornament lantern, dobra. Tutaj widzę, że bez interakcji. Tu również. I dwa shillingi. Może być. I tu już nic nie zostało. No to mam tylko jedną trasę. To znajdziemy tutaj. Tu ktoś jest. O kurcze. Jest tu pozornie martwa staruszka. Wydaje się trzymać mocno kawałek podartego papieru. Investigate. Była martwa już od jakiegoś czasu, sądząc po jej wyglądzie. Jej głowa została czymś uderzona, a nadgarstki podcięte. Nie można powiedzieć, które z nich doprowadziły do jej śmierci. Wygląda na to, że nie ma nic cennego. Oprócz kawałka papieru. Stay away from her. Rozprawmy papier. Notatka została napisana krwią. Połączę się z moim kochankiem po drugiej stronie. Jest tutaj wyryty rytualny krąg. Można by tu coś narysować kredą. No właśnie, mamy inne sigile, tylko kurde, nie pamiętam jakie to sigile były. 83 sanity. Daje 7 sanity. 79. Nie mamy już chyba. Nie mamy już co zapalić w sumie chyba. Czy czym zapalić? Dobra, Book of Alignment, świetnie. Mamy tego dużo. Dzięki Moonless. Ale nie mogę dostać się tam. Do rytualnego kręgu. Czy do książki z rytualnego kręgu. Kurde, ciekawe. Nie pamiętam, który sigil trzeba narysować. Daliście mi dużo, naprawdę dużo rozpisek. Kurde, może zobaczyć trzeba. Co? Ja tutaj znów zapiszę. Bo nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam. Ja jestem nadal chory. Zresztą na pewno słyszycie to po moim głosie. W sumie nagrałem to dzień po poprzednim odcinku. Z samego rana. O ile 11 godzina to jest rano dla was, dla mnie jest. Jak się kładzie o 3 godzinie. Dobra, spróbujmy ten sigil. Zresztą nie, widzę, że to jest krwią narysowany ten sigil właśnie Firnhanger. Dobra. Twoja afirmacja z RR została zwiększona. Opuszczony dom. Puste półki. Wyglądają jakby nigdy nie miały służyć do przechowywania czegokolwiek. Jakby miały po prostu kpić ze swoich odpowiedników w prawdziwym świecie. A jednak... Dark Marina zaczyna być głodna. Beczka zawiera krew i białą substancję.
aż nie cuchnie. To wygląda koszmarnie? Mniejsza. Co my tu dalej znajdziemy? Tam coś jest. Mężczyzna w czerni. Kolejny słucha mojego wyzwania. Po prostu pamiętaj tylko, że to ty przyszedłeś do mnie, a nie odwrotnie. Powiedz mi, naiwny, czy wierzysz w czarną jak smoła ciemność? Wierzę, ale jej nie wspieram. Żyję w niej, dla ciemności. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Wierzę w coś, co się nazywa miłością. Żyję w niej i dla niej. Dobra, powiedzmy, że żyję w niej i dla niej. Czyżby? Prawdziwa ciemność to rzadki dar. Przysłowie mówi, nie ma światła, które nie rzucałoby cienia. Dobro z jednej strony i zło z drugiej. Dobro może pochodzić ze złych miejsc, tak samo jak zło może pochodzić z dobrych. Ciągła walka, nawet gra. Tak miało być. Tak było, tak myślę, że było. Człowiek słuchał swojego ducha, a tego ducha można było tak łatwo zniszczyć. Ale to nie miało trwać długo. Wtedy ludzie zaczęli czcić nowego Boga. Boga, zwanego nauką. Nagle wszystko musiało zostać obliczone przed wzięciem pod uwagę. Że za lunetą nie ma dobra ani zła. Czy tam mikroskopem nie ma dobra ani zła. Być może nadszedł mój czas, by ponownie użyć miecza. Pomogę ci w twoich poszukiwaniach. Do zobaczenia wkrótce. Mężczyzna w czerni. Ciekawe. Czy ja jestem nadal w tym miejscu, czy nie? Nie, to nie jest już to miejsce. Znaczy... jesteśmy w oryginale. Jeszcze raz. Czy spotkamy go ponownie? No raczej już nie. Nie ma go. Kurczę, ciekawe. Robi się naprawdę bardzo ciekawie. Dobra, no to tu już mamy wszystko przeszukane. Bez problemu, bo możemy iść dalej. Nie mamy już w ogóle zapałek, co jest dosyć problematyczne w naszej sytuacji. Koza, no bez jaj. Gdzieś ty wlazła. Serio? Samotna koza przyszła cię powitać. Koza wydaje się uważnie śledzić każdy twój ruch. Chcesz dołączyć do mojego party? Koza patrząca rogami, zgadzając się. To naprawdę? No jaja sobie robicie teraz ze mnie. Plazmofobia. Czarna koza. Masz jakieś skille? Nie masz. Do czego mi koza? No jaja po prostu. Dobra, teraz chcę oddać głowę naszego leśnika. To jest ten kuń. Ej, dobra, ale idź normalnie, idź normalnie. Już pogubiłem trochę. Dobra, to były te psiaki, to trzeba też pamiętać o tym. Tutaj... dobra, tutaj już pamiętam, jak szliśmy. W sumie tutaj dużo nie zostało do zmiany, do sprawdzenia. Mówiliście, że ze świniaczkiem da się normalnie porozmawiać, ale my go chyba zabiliśmy, prawda? Kurczę, nie pamiętam. A jednak nie.
kurde. Skills. Porozmawiajmy z nim. Oddychanie. Próbujesz porozmawiać z zamaskowanym mężczyzną, ale jego słowa są stłumione przez maskę przeciwgazową. Co to było? Proszę, nie. Po prostu tędy przychodzę. Co to było? On nadal oddycha. Próbuję ci odpowiedzieć, ale nie możesz zrozumieć jego słów z powodu maski. Co to było? Próbuję ci odpowiedzieć, ale nie możesz zrozumieć jego słów. Co to było? Ja już rozumiem, o co chodzi. Vile traci zimną krew z powodu twojego braku zrozumienia. Z wściekłością podnosi maskę. Wygląda na to, że maska częściowo stopiła się z jego twarzą, ale pod nią widać rząd ostrych zębów. Kurde. No dobra, użyję shifta. Tylko The Vile. Nie mów się, że on się udusi. Nie mów się, że on się udusi, będą jaja. Pestycyd ciągle wycieka z pojemnika. Vile odetchnął własnym pestycydem bez maski. Kaszle krwią. Okej, okay. Kapuję. Znajdujesz oddzieloną rękę i nogę. Dobra, możemy odciąć głowę, tak? Dobra, mamy Vilehead jako trofeum. To może i ich jeszcze możemy poobcinać. Tego nie sprawdzałem. Możemy ich ciąć. Dobra, Vile Head. Nie to miało być. Odetnij mu głowę. No i świetnie. Idziemy jak rzeźnik. Odcinamy wszystkim buby. Bo pytanie, czy coś to daje? Czy to ma jakikolwiek sens? Gdzie co tu jest? Nic tu nie ma. Z najśmieszniejszym mamy już chyba czwarty odcinek, albo piąty nawet, już nie pamiętam dokładnie. A jeszcze ani razu nie weszliśmy do miasta. W sensie jesteśmy tylko w starym mieście, ale do tego głównego terminu, nie? Jeszcze nie byliśmy ani razu. No dobra. Przejście jest tędy. I tutaj chyba było w górę, prawda? Dobrze pamiętam. Źle poleciałem chyba. Tak. Nie. Ej. To tu było trzeba wyjść? Być może. To były typy. To dobrze pamiętam. Kurczę. Tak się pogubił. Nie wydawało mi się, że tutaj było przejście. To była skrzynia tylko. A, dobra. Wiem. Rytualny krąg i tu było przejście. Faktycznie. Ciekawe, jak koza wlazła po tych drobinkach. Ciekawe. I tu było wyjście. O, właśnie. Kolejna główka. Nie wiem dokładnie jeszcze po co mi są te głowy, ale ja obcinam. I tu było wejście główne, okej. Tylko jeszcze oprócz tego... Wiecie, bo tu... A, tu był zamek. Dobra, zobaczmy, jak atakuje koza. Czy ona w ogóle atakuje? O! Surprise. Co ja sobie zapiszę?
Bo już dawno nie mieliśmy zapisu, a... No jednak straciliśmy już jednego końca. Lepiej byłoby ich nie tracić. Dobra. Jakieś kubki. No syf. Meat pie, świetnie. I flamatamina. Red herby. Nadal nie wiem, co z tego mu humorka zrobić. Puste wiadro i pusta walizka. Zaczynam dostrzegać pewien wzór. Na ścianie wisi samotny krucyfiks Almera. Strzelba. O kurde. Napisane krwią. Uzbrój się. Festiwal terminy. Festiwal krwi nadszedł. Chcesz wziąć karabin ze ściany? Oczywiście, że tak. Bierzesz karabin .303 MK1. Karabin jest załadowany pojedynczą municją 303. No i fajnie. No dobra. Equipment. Ja tutaj mogę dać broń? Mogę. Ihihihi. Ihihihi. Koleżanka już ma Optimize. Broń palna wydaje się nieporęczna i nieco nieznarna. Widziałeś żołnierzy noszących taką broń. Widziałeś filmy, w których ludzie jej używają. Teraz przyszła kolej na ciebie. To surrealistyczne uczucie, że nosisz narzędzie przeznaczone do zabijania. Nie podoba ci się ten ciężar. Kurde, ale jestem Rambo. Ale jestem Rambo. 50% głodu. Mamy trochę meat pie. Trochę meat pie. To użyjmy. Trochę się martwię o tą kozę. No nie. I w tym się strzela. Co się przewróciło? Krzesło po prostu przewróciło się samo w sobie. Ciekawe. Poszukajmy. Coś ma w kieszeniach. Ma taki mały, małą książeczkę zwiniętą, czy jak nazywa. Znajdujesz dziennik żołnierza, jeden. Nas tu nie było? No byliśmy tu. Ja tego żołnierza nie dotykałem? Dziwne. I tu była dwójka jeszcze, tak, pamiętam ich. Oczywiście też obcinamy główki. Napiję kawy. A Rifleman. To oni są jakby... Wszyscy mają jakby inną klasę. Rifleman jest po prostu zwykły villager. Ciekawie. No właśnie, tu były głupie pułapki. A wiem, że jestem w stanie wejść na taką pułapkę. To był pokój filmowy, to na razie sobie przechodzimy obok. Nie ma prądu i tak. Czy ty tu byłaś? Nie, to Karin. Ej, właśnie, to jest ta nasza dziennikarka. To ty. Co się do jasnej cholery dzieje w tym mieście? Co masz na myśli? Co? Musiałeś widzieć kształt slumsów, którym jesteśmy. Kształt czegoś, nie wiem, którym jesteśmy, bo tam jest urwany niestety. Ta luneta właśnie stała się o wiele większa? Coop? Co znaczy scoop? To nie scope. Kup. Miarka. Czerpa, gałka, hulać. Ta miarka stała się o wiele większa? Muszę uważać, czego sobie życzę w przyszłości. Co wiesz na temat
tego skupa. Mam powiązania z różnymi organizacjami i grupami. Jedna z grup oporu przeciwko armii Bremy dała mi cynk, że coś się wydarzy w Preville. Najwyraźniej istnieje bardzo konkretny powód, dla którego armia Bremy okupuje ten obszar. Nie zostałam poinformowana o niczym innym. Nie mogę uwierzyć, że nie zostałam nawet ostrzeżona o tym miejscu. Ten facet będzie miał piekło do zapłacenia po powrocie do cywilizacji. Gdzie nie prowadzi droga do miasta? Znaczy, miałaś iść do miasta. Miałam, ale nie jestem pewna, co teraz zrobić. Zgaduję, że w mieście też nie będzie dużo lepiej. Co teraz zrobimy? My nic nie zrobimy. Pracujemy sami. Mam sprawę do zbadania, a teraz stawka wzrosła. To wszystko. Jesteś ciągle sfokusowana na tym? Nie będzie bezpiecznie chodzić samemu. Dobrze więc. To nie będzie bezpieczne. Martwisz się o mnie czy o siebie? Przykro mi, ale byłbyś o wiele... Czy byłabyś o wiele bezpieczniejsza, gdybyś po prostu wróciła do pociągu? Jesteś ciągle na tym sfokusowana? Okej, nic by się nie udało, gdybym wracała do domu z ogonem, czy z podkulonym ogonem, gdy sytuacja się zaostrza. To jest nic. Widziałam o wiele gorsze rzeczy. Dobrze więc. No problem. Nasza koleżanka jest reporterką i wierzy, że armia Breny okupuje... Kurwa, cały czas klikam shift, żeby biec. Dwa pociski psów w dupę. Mamy główkę. Mroczny zakątek niechcianych i niepożądanych, gdzie wrzucali chorych, jeszcze urodzonych, a teraz wypalonych księżycem. Witaj, świeżynko. Witamy w gównie Preville. Nie złącz tu dekoracje. Zresztą rozmawialiśmy. Want more. The Woodsman. No właśnie. Już mamy tę głowę. The Woodsman. No i jest główka. No właśnie, ale też jeszcze plugawego kapłana. Kurde. Czyli musimy jeszcze jedną główkę mu dostarczyć, zanim cokolwiek zrobimy. Dobra, po prawej stronie nigdzie nie pójdziemy, więc musimy się wrócić na lewą. To jest pewne. Tu jest jeszcze główka. Oczywiście obetnijmy ją. Dobra. Nie możemy teraz biegać. To jest problem też dla mnie w tej chwili. Bo ja lubię biegać. Ja bardzo lubię biegać. W takich grach to ja uwielbiam biegać, powiem więcej. Wracamy się do głównego wejścia. I tutaj na północy, z tego co pamiętam, było wejście do jakiejś dziwnej... Do jakiejś dziwnej lokacji. Mega dziwnie wygląda. Najpierw sobie przejdziemy dookoła. Tu nic nie ma. A jak to nasz gołd? 50%. Nie wiem, po co mi ta koza, ale okej. Może wy mi powiecie, do czego mi ta koza.
Dobra. A, to jest posiadłość majora. Z daleka posąg wyglądał przekonująco i ładnie, ale po bliższym przyjrzeniu się jest dość prymitywny. Szukujesz urny w poszukiwaniu czegoś użytecznego. Znajdujesz kawałek talku. Kredy, nie talku. Talk to jest kreda. Ilo. Dobra, prawda spod księżyca, pod światło księżyca. Biblioteczka to w ogóle jest. Nic ciekawego. Nic ciekawego. Alchemia, wolumin trzeci, w końcu. Skórzana Biblia, chapter o Almerze, też dobrze. Też dobrze. Kurczę, czy byśmy mogli już w końcu coś kraftować? Blue Vial. No nie. To jest pewnie wzmacniająca. It happened. No to trudno. Newspaper article, o. Dobra, przeczytajmy tą księgę. XVII-wieczna poezja pozostaje, czy jest tutaj otwarta. Język bardzo się zmienił od tamtego czasu i nie ma co się teraz wysilać. Aha, i sobie nie poczytamy. Ale może przeczytajmy sobie tamtą księgę. Ja sobie tu znów zapiszę. No bo wiecie, ja wolę sobie, tak powiem, po czytaniu wczytać grę. Bo niestety gra nie zatrzymuje czasu. Dobra. Item. Books. Tak, mieliśmy Soldiers Diary. Nie Diary. Diary. Diary to jest chyba gorączka? Nie, albo biegunka. Tego co mi się wydaje. Jakimi zaściankami naprawdę są te ciemne zakątki ziemi? Kiedy usłyszałem o tym zdaniu, pomyślałem, że miasto Preville jest co najmniej przyzwoitych rozmiarów i na pewno znajdzie się tam trochę rozrywki z lokalnymi tancerkami i ulicznymi dziewczętami. Ale niestety jestem zbyt chętny, by tak dobrze czuć się z miejscowymi po zwiedzeniu miasta. Szczerze mówiąc, jestem zaskoczony, jak miasto tej wielkości zdołało pozostać tak odizolowane od sąsiednich wpływów i współczesnych czasów. Lud Preville wciąż kurczowo trzyma się obrzędów religijnych, tak starych jak samo bractwo. Ludzkie ofiary. Czy w dzisiejszych czasach przerażają mnie ofiary z ludzi? Nawet jeśli widziałem okropieństwa wojny, krzyże ustawione wokół miasta wywołują u mnie dreszcze. Dobra, to jest jeden. Alchemia, wolumin trzeci. Zobaczmy sobie też to. Level alchemii dla doświadczonych, wolumin trzeci. Efekt różnych kolorowych substancji alchemicznych są wymienione tutaj. Recepty, czy przepisy na średnio zaawansowaną alchemię. Niebieskie plus pigułki, pip, super zmysły. Niebieski plus niebieski, większe uzdrowienie. To dużo nam to nie dało. Books. Occult Grimoire. Tego chyba nie czytaliśmy. Okultystyczne grymuary. Magia w teorii i w praktyce. Napisane przez Samiri Zimiri. Przetłumaczone przez Oskara Renet. Więc, aby nie stracić rozumu wraz z duszą, trzeba być przygotowanym na każdą sytuację. Podstawy każdej wiedzy są zawsze najważniejsze. Potrzebujesz stabilnych fundamentów, aby zbudować wieżę do bogów.
Aby wykonać jakiekolwiek rytuały na rytualnym kręgu, najpierw należy wyrzeźbić krąg. Od góry do dołu. Pierwszy to asymetryczny okrąg. Asymetryczny okrąg reprezentuje starszych bogów i ich jednostronny podział władzy. Drugi nazwany jest niedoskonałym kręgiem. Niedoskonałe koło jest znakiem nowych bogów, którzy dążyli do doskonałości od momentu ich poczęcia, nigdy nie osiągając jej w pełni. Tamten był symetryczny, przepraszam, nie asymetryczny. Ostatni z nich nazwany jest kręgiem doskonałości, a jednak nie. Asymetryczny krąg, niedoskonały krąg i krąg doskonałości. Krąg doskonałości reprezentuje niezliczone cykle spiralne, których kulminacją są narodziny w niebo wstąpionych. Tych, którzy byli w stanie wyjść poza ludzkie ograniczenia. Nigdy nie należy przepisywać sygnetów, które nie są przeznaczone dla ich kręgów założycielskich. To lekcja, którą należy stąd wyciągnąć. Piękno tych rytuałów polega na tym, że nie możesz ich zmienić, ale one mogą zmienić ciebie. Ciekawe. Dobra, dalej. Skin Bible, Rare. My to mieliśmy. To chyba czytaliśmy, z tego co pamiętam. Podobnie jak Słońce, Księżyc jest jednym z pierwotnych bytów, a zatem posiada wiedzę i wierzenie spisane od zarania dziejów. To sprawia, że trudno jest oddzielić fakty od fikcji i szaloną popleninę od ukrytej prawdy. Spójne szczegóły wśród niezliczonych opowieści wydają się wskazywać na Boga zwanego Rer, znany również jako Bóg Oszust i Bóg Księżyca. W najstarszych pismach Rer jest przedstawiany jako Bóg obłąkanych i tych, którzy ulegli szaleństwu. Jego błogosławieństwo dla ludzi jest światło księżyca, o którym mówi się, że odkrywa prawdę pod ludzkim brudem. Prawdę, która często jest zbyt wielka dla ludzkiego umysłu. To może dyskutować, czy jego wersja prawdy jest dokładniejsza niż wersja ludzkiego plugastwa. Niefortunnie, w przeciwieństwie do wielu innych starszych bogów, rola Rera w większym planie rzeczy pozostaje tajemnicą. Zaczyna nas tam strach napierdzielać. Wystarczy spojrzeć na nocne niebo, by dostrzec jego obecność w wiecznym śnie. To sprawia, że jego tajemnica jest jeszcze bardziej irytująca. Dosłownie ukrywa się na widoku. Symbolem Rera jest zwiększenie, jakby całkowite umysłu, pojemności umysłu. Tekst zawiera również sigil Rera i instrukcję, jak go używać. No to już czytaliśmy wcześniej. Books. Combat Manual już był. Newspaper Article. Jest to artykuł prasowy sprzed tygodnia o rzekomym zakończeniu Wielkiej Wojny. II wojny światowej. Wielkiej wojny. Dwie największe potęgi w zachodnim świecie, Unia Wschodnia i Brema, zawarły pokój po ostatnim agresywnym ataku wojsk bremieńskich, który miał miejsce zaledwie kilka dni przed zawarciem traktatu. Jednostki Bremen przejęły władzę w małym mieście Preville, położonym w środkowych Czechach, na zachód jeziora Verdit. Ostatni atak został uznany za szczególnie agresywny i powszechnie uważa się, że przyspieszył on realizację porozumień pokojowych na większą skalę.
Innym ważnym czynnikiem, który przyczynił się do zawarcia pokoju, były połączone ataki na Unię Wschodnią, zarówno na froncie zachodnim, jak i wschodnim. Od zachodu resztki Królestwa Rondon wciąż atakowały Unię Wschodnią, a od wschodu Królestwo Edo kontynuowało swoją kampanię po wcześniejszych porażkach. Artykuł zawiera wiele drobnych szczegółów, ale wydaje się to jedno, czy wydaje się, że zawiera jedno wielkie sedno. To jest jedno wielkie sedno tego artykułu. Po prostu wielka wojna. To już było. Skin by Babel Almer. Użyjmy sobie tego. No, Almer to jest 100% nasz Jesus. Almer niepowstąpiony. Jeden z dwóch zrodzonych z ludzi bogów znanych do dziś. Są tutaj dwie historie o oryginalnym... Znaczy, dwie oryginalne historie o Almerze. No 100%. Bardziej powszechna historia mówi o człowieku urodzonym z dziewiczej matki. No, no proszę was. Zwykły śmiertelnik, który miał skromne pochodzenie, ale szybko zyskał rozgłos dzięki swoim naukom. W przeciwieństwie do walczących królów i sułtanów tamtych czasów, idealny świat Almera zjednoczył ludzi różnych religii i ideologii pod jednym parasolem. Aż mnie chrypa złapała. Ówczesna władza nie chciała się temu sprzeciwiać i szybko... Znaczy, chciała się temu sprzeciwiać, szybko kazała go aresztować i skazać na publiczne upokorzenie, a nawet na śmierć na krzyżu. To tylko służyło celowi Almera, czyniąc z niego męczennika, a ból, przez który przeszedł, popchnął go ponad krawędź do wyniesienia się do prawdziwej boskości. Po swoim niebowstąpieniu Almer powrócił, by pomścić swoją śmierć. Krwawa łaźnia, która nastąpiła, wstrząsnęła porządkiem świata i zburzyła kult, jakim cieszyli się ówcześni nowi bogowie. Inna wersja Almera opowiada o tym, jak Sylwian, starszy bóg płodności, nakazał bóstwu znanemu jako Witruwia stworzyć architektoniczną reprografię mężczyzny i kobiety, która byłaby podobna do samej Sylwian. Witruwia była takim jakby... Znaczy, będąc mistrzem architektury, właśnie to zrobiła. Sylwian zakochała się w rezultatach. Poszła dalej i stworzyła ludzkość według rysunków Witruwii. Na początku Witruwia była zdumiona życiem, jakie Sylwian zdołała tchnąć w jej projekty. Jednak z czasem Witruwia zaczęła dostrzegać tu i ówdzie drobne niedoskonałości. Nic nie martwiło jej bardziej niż myśl, że jej projekty nie były doskonałe. Więc postanowiła stworzyć idealną istotę ludzką. Szczyt potencjału człowieka. Ta istota urodziła się w roku zerowym i jest dziś znana jako Almer. Na pierwszy rzut oka te historie nie są zbyt ze sobą sprzeczne, ale na poziomie ideologicznym istnieją interesujące różnice. Inna historia opowiada o tym, jak zwykły śmiertelnik rywalizował z mocami starszych bogów, podczas gdy druga historia czyni Almera jeszcze jednym stworzeniem wyższych mocy. Prawda może leżeć pomiędzy tymi historiami, jeśli mnie spytasz. O! Znaki Almera zwiększą ochronę fizyczną jego posiadacza. I również zawiera instrukcje i sigil. Ciekawe. Dobra, kolejny books. In Bible, God of Fear and Hunger. Czyli mamy już tak, Biblię Rare,
Almer i właśnie got of Fear and Hunger. Dużo czytania dzisiaj. Gardziołko już boli. Bóg strachu i głodu. Istnieją popularne teksty, które opowiadają historię o fałszywym Bogu i wybranym człowieku łączącym się w najciemniejszych i najbardziej mokrych snach. Zapomniany i od dawna uśpiony Bóg głębin zginął tej nocy. Tylko starszy Bóg nigdy nie ginie naprawdę. W jego miejsce Bóg i strachu i głodu, przepraszam, zapuścił korzenie i zaczął wywierać wpływy na świat powszechni. Podstępne, fałszywe bóstwo miało nadzieję, że jej córka będzie światłem ludzkości. Tylko prawdziwa ciemność nie rodzi światła. Bóg strachu i głodu był czystym dzieckiem. Pustą tabliczką, zrodzoną w najciemniejszych dołach ludzkiego stworzenia. To tam dorastała. To wszystko, co znała. Była czystą reprezentacją strachu i głodu. Nie zepsutą nawet promykiem nadziei. Do tego momentu ludzkość doświadczyła stagnacji i cierpienia. Aby podnieść się z tych niebezpiecznych dołów, konieczne były bóle wzrostowe. Postęp ma swoją cenę. Strach motywował ludzi, a głód pozwalał im iść naprzód. O dziwo, my teraz jesteśmy głodni i stoimy. Ludzie cenili swoje trudności i czerpali z nich inspirację. Uczyli się z niego. Potem nastąpił postęp, jakiego ludzkość nie widziała od zapomnianych wieków. Ciemne opary unoszące się z rur współczesnych miast są bezpośrednio konsekwencją tej epoki. Ery, która stała się znana jako era okrucieństwa. Znak Fear and Hunger zwiększa twoje umiejętności. Co? Agility? Nie. Tak. Zwiększa zwinność tego posiadacza. Rozumiem, że mamy już częstsze jakieś pewnie misy. W sensie na nas misy. Dobra, to czytaliśmy. Zostały nam jeszcze dwie książki. 2 minuty. No dobra, zdążymy może. Prawda spod światła księżyca. Kto z nas nie ukrywa swojego prawdziwego oblicza i nie chowa się pod inną postacią? W biały dzień przyjmujemy rolę społeczną, w zależności od otaczających nas ludzi. Zakładamy maskę, która działa jak publiczny wizerunek naszej prawdziwej osobowości. Czy ukrywamy naszą twarz, aby uniknąć osądu ludzi, czy też spoglądamy w dół ze wstydem, gdy słońce obserwuje każdy nasz ruch? Słońce, które zna nasze najgłębsze pragnienia i pożądliwe myśli. Tylko w ciemności nocy ujawnia się prawdziwa i nikczemna natura człowieka. Dzielimy się naszymi zniszczonymi ciałami tylko z nielicznymi wybranymi w świetle księżyca. Wbrew temu, co chcieliby ci mówić, ukrywając się w cieniu złodzieje, światło księżyca nikogo nie ukrywa. I ostatnia historia o Pocket Catcie. Historię o Pocket Catcie w sumie. Chapter 1. To był deszczowy dzień na wsi, na północ od lasu Merwood. Willem, najbardziej psotne dziecko znane w mieście, wpatrywał się w krople deszczu za parawanem, tęskniąc za przygodą.
To chyba gdzieś czytaliśmy już kiedyś. Matka ostrzegała go przed wychodzeniem na zewnątrz. Deszcz niesie ze sobą wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa, które nie są znane małym chłopcom. Podczas ulewy przyzwoici chłopcy powinni zamiast tego pomagać rodzicom w różnych pracach domowych. No czytaliśmy to, tak mi się wydaje przynajmniej, że to znam. Będąc tym chłopcem, Willem odmówił pomocy. Konsekwencje takiej odmowy były Willemowi aż na zbyt dobrze znane. Zostałby skarcony i po prostu poszedłby do pokoju bez kolacji. I tak też zrobił. Płacząc pod kocem, napady złości Willema przywołały jego odbicie w lustrze na ścianie. Chłopiec z lustra przedstawił się jako Melif, żyjący brat bliźniak Willema, który przybył na ten świat o wiele za wcześnie, przez co mógł patrzeć na świat jedynie z krainy przeciwieństw. Melif chciał ostrzec swojego brata przed nadchodzącym nieszczęściem, ale jego słowa odbiły się echem z krainy przeciwieństw, więc wyszły zupełnie nie tak jak powinny. Teraz jego słowa zachęciły Willema do przyłączenia się do nadchodzącej przygody, która zmierzała w jego stronę. Zmierzała szybko. W rzeczywistości przygoda już przycisnęła się przez małą dziurkę od klucza w ramię okna. Duży chrząszcz wspiął się przez okno. Chrząszcz był wysoki, wyższy niż ojciec Willema i okrąglejszy niż jego ojciec. Twarz chrząszcza była zasłonięta. Miał na sobie podobną maskę, którą dziadek Willema nosił podczas wojny, aby gaz nie topił mu oczu i nie palił płuc. Turkillo chrząszcz miał pilną misję dla Willema. Starożytne królestwo, z którego pochodził Turkillo, było poważnie zagrożone, a Willem był jedynym chłopcem, który mógł mu pomóc. Willem trochę się zawahał, ale Turkillo już wypychał chłopca przez okno sypialni na deszcz. Nie mamy czasu na myślenie, powiedział Turkillo. Chrząszcz wskazał drogę swoją latarnią, ale Willem miał trudności z otrzymaniem mu kroku, ponieważ Turkillo leciał szybko w głąb Merwood ze swoimi skrzydłami człowieka żuka. Na swoich skrzydłach człowieka żuka. Latarnia Turkillo oddalała się coraz bardziej, aż Willem przestał ją widzieć. Beznadziejny, a teraz zagubiony w lesie, zaczął płakać. Podobnie jak małe pisklęta, drozda, śpiewaka płaczą i błagają matkę o jedzenie. I tak po prostu gigantyczny drozd śpiewak złapał Willema i zabrał go do gniazda na szczycie drzewa pełnego piskląt walczących o swoje miejsce na świecie. Willem próbował wybłagać smacznego robaka od ptasiej matki, ale konkurencja była ostra. Pisklęta wiedziały, że aby odnieść sukces w życiu, trzeba przekroczyć granicę gniazda. Willem próbował walczyć, ale ostatecznie wypadł z gniazda. W chwili, gdy miał spotkać się ze swoim stwórcą, Turkillo złapał go i zabrał Willema swoimi zimnymi, ludzko-żużymi ramionami. W sensie chodziło mi o tymi, wiecie, robakami, w sensie tymi ich pytakami. No właśnie, czyli tutaj jeszcze nie ma tak naprawdę nic o pokatkacie. Tu chyba nam coś zdechło. Tak. Koza nam zdechła. I nie możemy strzelać. No trudno, moi drodzy. 50 minut odcinka. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Grę od Was, Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach. Fear and Hunger 2, Termina. Trzymajcie się. Hej, hej.